Nie będzie zmiany wymiaru kary dla zabójcy policjanta z Raciborza. Dziś Radosław Eś usłyszał prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Podczas odczytywania wyroku sąd nie miał żadnych wątpliwości co do swojej decyzji. Szczegóły zna Paweł Jędrusik. Tą sprawą żyła w 2021 roku cała Polska. Radosław Eś w biały dzień strzelał do policjantów. Jednego z nich, młodszego aspiranta Michała Kędzierskiego, śmiertelnie ranił. Sąd pierwszej instancji skazał Radosława Eś na dożywocie. Dziś sąd apelacyjny podtrzymał wyrok. Nie ma co kontynuować wszystkiego tego cyrku, bo zmierza to tylko do jednego. Także lepiej przyporządzić własny szereg. Oskarżony na sali sądowej wiele dziś nie mówił. Jego obrona domagała się jeszcze przeprowadzenia eksperymentu procesowego, ale sąd nie przychylił się do tego wniosku. Kara o charakterze eliminacyjnym pana oskarżonego ze społeczeństwa jest karą, w ocenie oskarżonego, rażąco, surową i nieadekwatną do tego, co się stało. Oskarżony Radosław Eś o wcześniejsze zwolnienie z więzienia będzie mógł ubiegać się po 25 latach. Podczas odczytywania uzasadnienia wyroku sąd apelacyjny nie miał żadnych wątpliwości, że sąd pierwszej instancji podjął słuszną decyzję. Stwierdził, że wyrok wydany w tej sprawie przez sąd pierwszej instancji, sąd okręgowy w Rybniku, jest w pełni prawidłowy, że apelacja i podniesione w niej zarzuty nie nadają się do uwzględnienia, a rozstrzygnięcie w sprawie takiej jak ta po prostu nie mogło być inne. Z wyrokiem sądu zgadza się też prokuratura. To jest niezwykle satysfakcjonujące. Bardzo się cieszę, że sąd podzielił stanowisko prokuratury i sądu pierwszej instancji w zakresie kary łącznej, czyli dożywotniego pozbawienia wolności. Słusznie sąd zauważył, że sprawa była niezwykle bulwersująca, a sposób działania w tej chwili już skazanego nie zasługiwał na żadną inną możliwą karę, jak najsurowsza kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przypomnijmy, do dramatu doszło w maju 2021 roku, kiedy pijany Radosław Eś w stroju policjanta próbował kontrolować przejeżdżające samochody. Podczas interwencji policjantów otworzył do nich ogień.